Cześć, dzisiaj ulubieńcy miesiąca czerwca. Nieco się spóźniłam, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i dalej będziecie oglądać z zainteresowaniem. Zacznę nieco nietypowo, ponieważ zacznę od mody. Pokażę Wam teraz kilka moich ulubionych ubrań i dodatków. Jeżeli spodoba Wam się taka tematyka na moim kanale i chcielibyście więcej mody, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i piszcie mi o tym w komentarzach. Zacznę od spodenek. Są to spodenki jeansowe z H&M-u. Rozmiar to 32. Bardzo zależało mi na spodenkach krótkich z wysokim stanem. Bardzo takie lubię, a ja przez to, że jestem dosyć szczupła i wysoka, mam często problem, żeby znaleźć idealnie dopasowane, wygodne, takie, żeby wszędzie leżały na mnie idealnie i w pasie nie były za szerokie i żeby też na długości nie były zbyt krótkie. I akurat mi się udało, tak jak powiedziałam, znalazłam je w H&M-ie i są naprawdę ekstra. Z tyłu prezentują się tak. Jak widzicie, mają takie dosyć spore kieszenie. Na dole są porwane, wyglądają jakby były po prostu ucięte nożyczkami. I to jest totalnie mój styl, bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o link do nich, to oczywiście znajdziecie go w opisie filmu. Tak jak linki do wszystkich innych produktów, które dzisiaj pokażę. Kolejną rzeczą, która jest moją perełką w tym miesiącu, jest bluza. Bluza, którą dostałam na Dzień Dziecka od rodziców. Jak widzicie, to jest ta bluza z tym motywem z psem. Czarna, więc pasuje do wszystkiego. Naprawdę jest strasznie, strasznie uniwersalna. Bardzo często ostatnio ją noszę. Mam wrażenie, że moi znajomi tylko mnie widzą w niej, ponieważ naprawdę jestem w niej zakochana. Nie dość, że jest ciepła, to jest przewygodna. Ja mam ją w takim dość sporym rozmiarze, a już Wam mówię, jest to M-ka. I na mnie leży, tak wiecie, oversize'owo i tak samo strasznie ją lubię. I moi rodzice kupili mi ją w sklepie internetowym, który nazywa się Tulzo. Następnym ulubieńcem jest torebka, czyli dodatek. Ta torebka jest ze sklepu Medicine, jest to nowa kolekcja, także myślę, że znajdziecie ją jeszcze właśnie w tym sklepie. Jeśli chodzi o jej kolor, to nie wiem, czy dobrze widzicie to w aparacie, ale jest to taki brudny, różowy kolor. Worek jest szary. I jeśli chodzi o tą torebkę, to możemy ją ubrać i do eleganckiego stroju, ale tak samo możemy sobie ją nosić z sportowymi bluzami, butami i ogólnie sportowymi outfitami. Ponieważ kiedy jest ten worek, to jak widzicie, ona wygląda tak raczej sportowo. Ale kiedy go wyciągniemy, zaraz Wam to zresztą pokażę, to ona wtedy pasuje nam nawet do eleganckiej sukienki. Przynajmniej takie jest moje zdanie i powiem Wam, że nie była droga, bo kosztowała troszkę ponad 100 i myślę, że za taką jej wielofunkcyjność można tyle zapłacić. Ostatnim modowym ulubieńcem jest również dodatek. Jest to choker. Choker z firmy Yes. Dostałam go na urodziny od koleżanki i strasznie się polubiliśmy. Ten jest koronkowy, jak widzicie, możemy sobie go zawiązać. Ja osobiście wiążę go na dwa sposoby i te najbardziej mi odpowiadają. Jeśli chodzi o jego zastosowanie, to moim zdaniem możemy sobie go ubrać i do sukienki, ale tak samo będzie fajnie wyglądał do stroju sportowego. A tutaj widzicie jeden ze sposobów, na który ja właśnie wiążę tego chokera i tak noszę go najczęściej. Teraz uroda. Zacznę od kosmetyków pielęgnacyjnych. Pierwszy z nich to maska firmy Babuszka Agafi. Ta jest akurat błękitna, czyli oczyszczająca. Ja stosuję ją naprawdę już od dłuższego czasu i założyłam, że faktycznie ładnie zwęża pory i eliminuje ten taki tłusty, błyszczący połysk ze skóry. Dlatego bardzo się polubiłyśmy, oceniam ją bardzo, bardzo na plus i myślę, że będzie odpowiednia dla większości typów cery. Jeśli śledzicie mnie na moim Instagramie oraz Snapchacie, to na pewno wiecie, że tą maskę lubię, ponieważ często Wam się w niej pokazuje, nie tylko na snapach ani na krótkich filmikach, ale także na live'ach. Dobra, ale przechodzę do kolejnego produktu. I jest nim produkt z firmy Selfie Project. 3 w 1, żel myjący, peeling i maseczka. Bardzo lubię ten produkt właśnie za to, że jest wielofunkcyjny. Możemy go użyć jako maski, potrzymać 10-15 minut na skórze i on fajnie nam wtedy tą cerę oczyści. Dodatkowo możemy sobie go użyć jako zwykłego żelu myjącego do twarzy, a tak samo fajnie się sprawdzi jako peeling. I za to najbardziej go lubię, dodatkowo ma super zapach. I faktycznie to wszystko, co zapewnia nam producent, tak naprawdę spełnia się. Bo i fajnie złuszcza i gdzieś tam zapobiega powstawaniu nowych niedoskonałości, także ja jestem również zadowolona z tego produktu i jest moim ulubieńcem w tym miesiącu. I w kwestii pielęgnacji teraz ostatni produkt.
Jest to szampon z firmy Oherbal. Kupiłam go głównie dlatego, że od razu rzuciła mi się tutaj ten znaczek, czyli 0% SLS-ów, barwników i silikonów, czyli coś, co jest dla moich włosów i dla mojej skóry głowy bardzo ważne. Nie używam raczej produktów właśnie z SLS-ami. Więc kupiłam go i faktycznie fajnie nawilża włosy, odbudowuje te zniszczone. Ja naprawdę zauważyłam poprawę po jego używaniu, moje włosy są zdecydowanie milsze w dotyku. Nie mówię, że końce mi się nagle odbudowały, bo jest to niemożliwe, trzeba byłoby je ściąć, żeby już nie były zniszczone. Ale naprawdę jestem zadowolona z tego produktu, używam go już tak naprawdę od miesiąca. Myję włosy codziennie lub co drugi dzień, więc często go używam i jest bardzo wydajny. Wystarczy, że nałożycie odrobinkę na ręce, zmieszacie z odrobiną wody i naprawdę jest totalnie wydajny. I no, jak widzicie, mam jego jeszcze naprawdę dużo, a używam dosyć długo. Czas na kosmetyki do makijażu. Zacznę od podkładu. Jest to podkład Revlon, dosyć znany Revlon Color Stay. Ja mam go w kolorze 150. Jestem bardzo mile zaskoczona, bałam się tego produktu, ponieważ wiele z Was pisało, że zatyka pory. W moim przypadku na szczęście tego nie doznałam. Bardzo fajnie kryje, pozostawia matowe wykończenie makijażu. Ja bardzo się z nim polubiłam. Kolor też mi w 100% odpowiada. Jeżeli jesteście jeszcze nie przekonani i gdzieś tam zniechęcają Was do kupna opinie innych, to koniecznie wypróbujcie go na swojej skórze, bo jak widać, u każdego zachowuje się inaczej. Jeśli chcecie zobaczyć, jak on zachowuje się, że tak powiem, w akcji, to wpadajcie na mojego Facebooka Klatex i YouTube, ponieważ używałam go już do kilku makijaży, także na pewno gdzieś go znajdziecie i będziecie mogli zobaczyć, jak zachowuje się na żywo. Kolejna perełka, bronzer. Bronzer z firmy W7, ten nazywa się Honolulu Loose i jest to troszkę nietypowy produkt, ponieważ jest to bronzer sypki, czyli taki, który należy do mało znanych produktów. Ja jestem bardzo zadowolona z niego, bardzo go lubię. Bardzo odpowiada mi jego kolor, ponieważ jest to taki dosyć chłodny kolor brązu. Ja lubię takie bronzery. Mam wrażenie, że do mojej karnacji i ogólnie do mojego koloru włosów pasują tego typu odcienie bronzerów. Jedyny minus to jest troszkę zdradliwy. Myślę, że wiele osób, które dopiero zaczyna swoją przygodę z makijażem, może narobić sobie nim sporo plam, ponieważ ja nawet jak używałam go po raz pierwszy, również narobiłam sobie takich plam. Później już się nauczyłam, wiedziałam, jak mam go aplikować. Także taka mała wskazówka, jeżeli macie ten bronzer i powstają Wam plamy, to pamiętajcie, żeby przed nałożeniem bronzera zmatowić sobie swoją skórę porządnie pudrem. I to pomaga, żeby nie powstawały plamy. A jeżeli chcecie zobaczyć jego test na żywo, to wpadajcie na kanał i wchodźcie na film na YouTubie z Holem Kosmetycznym, ponieważ on tam występuje. I jak już był temat konturowania i bronzera, to teraz pędzel. Pędzel z Lidla, pewnie go kojarzycie, bo wystąpił również w jednym z moich filmów na YouTubie. Ten pędzel, przypomnę, kosztował 10 zł, nie spodziewałam się po nim wiele. Jednym jego minusem jest to, że wychodzą włosy i naprawdę to jest jedyny minus, ale jak na cenę, to naprawdę on jest cudowny. Tamten, który mam drugi, czyli taki bardziej płaski i nie jest ścięty, on sprawdza mi się średnio. Nie jestem z niego zadowolona tak, jak jestem z tego. W przypadku nakładania nim tego bronzera, no to wygląda cudownie, naprawdę. Po prostu nic dodać, nic ująć. Nie spodziewałam się, że tak tani pędzel będzie tak mi się dobrze sprawdzał. Tyle. W wiadomościach prywatnych na Instagramie często pytacie mnie, czego użyłam do brwi albo co miałam na brwiach na dzisiejszych snapach. I najczęściej jest to właśnie ten produkt. Jest to maskara do brwi z Golden Rose. Ja mam ją w kolorze 3. I faktycznie jest bardzo fajna. Nie wiem, czy kojarzycie produkt Gimme Brows Benefit? To właśnie ten, który tutaj widzicie. Ta maskara jest o wiele, wiele tańsza od tego produktu, a sprawdza się bardzo podobnie. Kolor również jest podobny, dopasowałam go akurat tak, że są naprawdę bardzo zbliżone. Jeśli chodzi o trwałość i o jakość stylizacji brwi, również bardzo dobrze mu dorównuje. Jeżeli chcecie uzyskać taki dosyć delikatny efekt, zresztą taki jak ja mam dzisiaj na swoich brwiach, to naprawdę ta maskara sprawdzi się idealnie. Następna perełka to paletka cieni, paletka z Mystic Warsaw. Tą paletkę skomponowałam sobie, można powiedzieć, sama, ponieważ wystarczyło dokupić tylko to plastikowe opakowanie, a kolory cieni
możemy wybrać sobie na stronie Contigo sami. Ja wybrałam, jak widzicie, paletkę, która mieści 5 cieni. Tutaj na boku wyświetlają Wam się nazwy po kolei każdego z cieni. Jeśli chodzi o trwałość, to są naprawdę super. Ja jestem mile zaskoczona, bo jeden cień kosztuje chyba 10 zł, także naprawdę niewiele. A są naprawdę trwałe, pigmentacja również jest super. Ten makijaż, który teraz widzicie na boku, był wykonany głównie przy pomocy tego czerwonego cienia z tej paletki. I trzymał mi się naprawdę długo i moim zdaniem efekt wyszedł bardzo fajny. Pora na czarną kredkę z Kliniku jest już malutka. Co prawda od nowości nie była jakoś bardzo wielka, ale teraz jest już mocno natemperowana i wystrugana. To jest kredka w kolorze 101 Black Diamond. Bardzo ją lubię. Jeżeli śledzicie mnie na wszystkich moich portalach, to na pewno wiecie, że jest ze mną już dosyć długo. Lubię ją tak naprawdę odkąd ją mam, ale ostatnio polubiłam ją jeszcze bardziej. Idealnie nadaje się do nakładania na linię wodną, ponieważ jest mięciutka i nie kaleczy nam tutaj w tych wszystkich delikatnych okolic oczu. Co tu więcej o niej mówić? Jest trwała, dodatkowo wodoodporna, więc się nie zmywa i oceniam ją bardzo na plus i polecam. Czerwiec jest jednym z moich ulubionych miesięcy, nie tylko dlatego, że mam wtedy urodziny, ale też dlatego, że 1 czerwca jest Dzień Dziecka, także ogólnie w tym miesiącu dostaję prezenty i oto kolejny prezent, ten akurat dostałam od siostry. Jest to taka paletka błyszczyków, pomadek, trudno je nazwać, ponieważ część z nich nadaje tylko połysku, a znowu inna część nadaje także koloru, więc nie wiem w sumie jak mam ją nazwać, jak określić te wszystkie produkty. Ale jest to, jak widzicie, paletka z Techniques. Moja siostra kupiła mi ją w Tick & Maxie. Wiem, że jest dostępna na różnych stronach angielskich. W Polsce chyba nie jest dostępna tak łatwo. Myślę, że musicie na nią trafić po prostu w Tick & Maxie. Ale bardzo ją lubię. Nie jest naprawdę droga, nie pamiętam dokładnej ceny, ale nie kosztowała dużo, wręcz przeciwnie, dosyć mało. No a kolorów mamy tutaj mnóstwo, gama kolorystyczna jest ogromna i tak naprawdę do każdego makijażu znajdziecie tutaj jakiś fajnie pasujący odcień. I to tyle, tak jak mówiłam, jeżeli chcecie zobaczyć te wszystkie kosmetyki w akcji, to koniecznie śledźcie mojego Facebooka Klatex, Instagrama Klatex, Snapchata Klatex oraz oczywiście YouTube'a. Pamiętajcie o tym, żeby zostawiać łapki w górę i subskrybować kanał. Zapraszam Was także na grupę na Facebooku Makijaż Uroda Moda. A ja już zmykam, do kolejnego filmu. Pa, pa!